chrześcijańska męska organizacja zrzeszająca w swoich szeregach osoby o silnym poczuciu patriotyzmu. Mecenasem strategicznym wydarzenia jest Energa, natomiast partnerami Muzeum II Wojny Światowej, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Jaśnickie, a także firma Lotos. Patroni honorowi to II Wojny Światowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej również objęło patronatem honorowym imprezę. Wojewoda pomorski pan Dariusz Drelik, marszałek województwa pan Mieczysław Struk, Niepodległa, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni i Narodowe Centrum Kultury. Partnerami technicznymi imprezy są są nimi Gość Niedzielny, Polskie Radio 24, TVP3 Gdańsk. Od 5 lat defiladę, drodzy Państwo, wspiera Energa. Tutaj warto wspomnieć, jest to mecenas strategicznej imprezy. Cieszymy się, że Energa wspiera tak ważne wydarzenie, upamiętniające, drodzy Państwo, nawiązujące do historii Polski właśnie po II wojnie światowej. Pewnie się Państwo zastanawiacie, skąd wzięła się dzisiejsza data. Jest to aluzja do 8 maja. Ogólnie data 11 maja jest aluzją do Dnia Zwycięstwa w Polsce od 1945 do 2015. Jest to Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. Święto Państwowe obchodzone 9 maja w Górnych Bloku Wschodnich oraz 8 maja m.in. w Czechach, Francji. W Polsce upamiętniające zakończenie II wojny światowej. To jest Muzeum Gry Bakerowo, to jest replika hotelu. Musimy zrobić ten, żeby się nie obraził. Zaraz coś zorganizujemy. Thank you.
całościowy. Oprócz tego Volkswagen typ 82, Kübelwagen, sprawdzony w warunkach bojowych w czasie agresji na Polskę w 1939 roku. Także warto tutaj zobaczyć. Obok Volkswagena po prawej stronie mamy jeszcze transporter opancerzony, Sonnengraf Panzerik 251, znany też jako Szary Wilk, zdobyty przez powstańców z 8. zbudowania Kribar, 14 sierpnia 1944 roku na 5. dywizji SS-Wigi. Samochód zdobyty podczas powstania warszawskiego, drodzy Państwo. Jest też również w tym powstaniu zdobyty czołg Panther. Thank you.
Około godziny 12.30 planowana jest defilada, dlatego zapraszamy Państwa serdecznie również do udziału w defiladzie. Będziemy zmierzać właśnie w kierunku Muzeum II Wojny Światowej.
Państwa pod Muzeum II Wojny Światowej. Zapraszamy serdecznie, drodzy Państwo. Na między innymi wspaniałe godziny 16. Koncert Panny Wycięte, projekt autorstwa Marioska, Kuster, ale Rekio Rokier. Na scenie zobaczysz można będzie Kucur Zdrugi, Olko Szymańsko, Staszy Mosz, Olko Wielkowe, Antwie, Kucur, Staszy, Olko. Dziękuję, że do klasu będziemy naprawdę bardzo, bardzo przesuwać ten cały koncert. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie. Już o godzinie 16. Oczywiście przed koncertem. Historii, w sieci zwycięskich zwycięstw Polski.
pięciu lat taka debiutada, drodzy Państwo, się odbywa. Wspiera ją cały czas energia. Właśnie dziękujemy. Państwo macie możliwość podziwiać te debiutady, które na powodu rozmierza w kierunku naszego drugiej formy. Zachęcamy, żeby przybyć właśnie na plac pod Muzeum II Wojny Światowej. O godzinie 16:00 zwieńczeniem defilady, zwieńczeniem tego wspaniałego dnia będzie koncert projektu Tandy Wykręte. Wspaniały koncert, drodzy Państwo, na który serdecznie wszystkich zapraszam. A teraz będzie dziewczyna.
Coś? Równaj w prawo. A coś? Dowódcy grup, do mnie, spocznij. Panie pułkowniku, sierżant z gminy Kozakowski melduje Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Rex Torunia do uroczystości. Panie pułkowniku, o poruszczeniach Kudzielnicki melduje Stowarzyszenie Grupy Historycznej Garnizon Storuja na uroczystości. Panie pułkowniku, Rąży Jarosław Manek melduje Grupę Rekonstrukcyjną Topi Polska do uroczystości. Panie pułkowniku, sierżant Lucha melduje Grupę Edukacji Historycznej Ruta Kurkowska Ostrołęki do uroczystości. Panie pułkowniku, strzelec Mirosław Sokacki melduje Grupę Rekonstrukcji Historycznej Marienburg gotową do uroczystości. Panie pułkowniku, kapitan Hubert Wojarski melduje Projekt Historyczny Konspiracja z Warszawy gotowy do uroczystości. Panie pułkowniku, porucznik Piotr melduje Szkolną Grupę Rekonstrukcji Historycznej Czata 49 z Gdańska do uroczystości. Dowódcy grup, stąd.
całość na moją komendę. Baczność! Na ramię! Broń! Prezentuj! Broń! Na prawo! Patrz! Panie generale, pułkownik Grzegorz Jamrowski, melduje grupy gotowe do uroczystości. Na ramię, broń! Do nogi, broń! Skoczni! Czas na oficjalne rozpoczęcie naszej dzisiejszej uroczystości. Chciałbym bardzo gorąco powitać wspaniałych gości, którzy przybyli na dzisiejsze wydarzenie. Przywitajmy brawami. Drodzy Państwo, sekretarz stanu, wiceminister kultury, pan Jarosław Sellin. Oklaski. Ksiądz biskup Zbigniew Zieliński, biskup gdański. Witamy. Jeszcze nie? Przywitamy bardzo serdecznie. Jest z nami również, drodzy Państwo, senator RP, pan Antoni Szymański. Drodzy Państwo, może nie wszyscy są z nami na scenie, ale mam nadzieję, że przywitamy gorąco. Jeżeli są gdzieś tutaj jeszcze wśród tłumu, to zapraszamy bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, brawami również powitajmy radnego miasta Gdańska z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, pana Romualda Plewa. Witamy gorąco. Jest z nami również pan Waldemar Jarosiewicz, radny miasta Gdańska, również z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie. Dyrektor marketingu Energa S.A., pan Nikodem Rachoń. Prezes Energa Słowakii, pan Aleksander Nowaczek. Witamy również, drodzy Państwo, pana Grzegorza Strzelczyka, prezes Petrobaltiki. Prezes Fundacji Lotos, pan Adam Kasprzyk. Dyrektor TVP3, pani Joanna Strzemieczna-Rosen. Prezes Radia Gdańsk, pan Dariusz Wasilewski. Naczelnik Edukacji Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, pan Krzysztof Drażba. Zastępca dyrektora do spraw edukacji i zbiorów Muzeum
pan II wojny światowej oczywiście, pan Tomasz Szturo. Asystent kościelny Bractwa Świętego Pawła, ksiądz Krzysztof Ławrukaitis. Teraz tak. I witamy również bardzo gorąco, wiem, że jest tutaj wśród nas prezes Fundacji Gladius Glorie, pan Waldemar Szczuka. Poproszę teraz o zabranie głosu pana ministra. Drodzy państwo, jeszcze raz przywitamy gromkimi brawami. Szanowni państwo, bardzo dziękuję przede wszystkim za to, że tutaj jesteście przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na uroczystości, na imprezie w roku szczególnym, w roku 80-lecia wybuchu II Wojny Światowej. Będziemy niedługo, za parę miesięcy, tę rocznicę obchodzić i w roku 20-lecia wyniesienia na ołtarze w czasie słynnej mszy na placu, dzisiejszym placu Piłsudskiego w Warszawie przez polskiego papieża Jana Pawła II ponad setki polskich męczenników z czasów II wojny światowej. Szanowni państwo, ja jestem poza funkcją, którą pełnię w ministerstwie, pełnomocnikiem rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Te obchody są rozciągnięte aż po rok 22, ponieważ dopiero w 22 roku ukształtowały się 100 lat temu ostatecznie granice II Rzeczpospolitej. Tej II Rzeczpospolitej, która doznała takiego ciosu w roku 1939. Na użytek naszego programu Niepodległa zrobiliśmy badania. Zapytaliśmy Polaków, w jakiej formie lubią obchodzić rocznice historyczne. Na czołowym miejscu wskazali, że bardzo lubią obserwować różnego rodzaju wydarzenia, inscenizacje robione, organizowane przez grupy rekonstrukcyjne. Bardzo dziękuję w związku z tym grupom rekonstrukcyjnym, przypominającym różne formacje zbrojne, dzisiaj obecnym na tym placu, za to, że jesteście. Myśmy w ministerstwie policzyli, że mamy w Polsce około 800 grup rekonstrukcyjnych dedykowanych różnym epokom. Jest to imponujące w skali całej Europy. Bardzo dziękuję za to, że w takiej atrakcyjnej formie przybliżacie Polakom, rodakom, patriotom polskim różne elementy polskiej historii. A mamy co wspominać. Największa tragedia, która dotknęła nasz naród i nasze państwo, czyli II wojna światowa, zaowocowała wielkim bohaterstwem i heroizmem na różnych frontach tejże II wojny światowej. Spotykamy się w miejscu szczególnym, przecież niedaleko stąd jest Półwysep Westerplatte, pierwszy zbrojny obór, który polscy żołnierze, a wszystkim innym, którzy się przyłączyli do tej organizacji, dziękuję w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a więc w imieniu polskiego rządu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie panu ministrowi. Poprosimy teraz grupy rekonstrukcyjne, aby przygotowały wszystkich do odśpiewania hymnu narodowego. Od oddziały na moją komendę. Baczność! Na ramię! Broń! Prezentuj! Broń! Hymn! Baczność! Będzie Polakami, dał nam przykład Bonaparte.
Właśnie teraz rekonstruktorzy idą krokiem defiladowym i udają się na plac przy wieży. Za momencik dalszy część programu. Programie. Proszę bardzo. Mi pozostaje zasadniczo tylko głos następny. Mamy przygotowane cztery drużyny, które przygotowały swoje pokazy. Pierwszą z nich będzie, uwaga, uwaga, 91. Gdańska drużyna harcerzy Gdańsko. Olek, czy jesteście już gotowi? Tak! W takim razie oddaję głos drużynowemu. Zapraszamy, obserwujmy wszyscy, co się będzie tutaj działo. To wielkie oklaski dla 91. Gdańskiej drużyny harcerzy. Harcerzy mogą już wrot, naprzód, marsz.
Wielkie brawa. Ale może jak już ich rozgrzejemy, zachęcimy do tego, więc pokażemy, że nie ma się tego czego stresować, co? Dobra, wielkie brawa dla nas siódemki!
Wielkie brawa! Krótko i na temat można powiedzieć. Później będzie nam łatwo zapamiętać, ponieważ mówili swoją nazwę, odkrywcy. No to już była za nami pokaz trzeciej drużyny. Prosimy o oddanie nam tutaj głośników. I już na miejsce szykuje się czwarta z kolei jednostka. 14. Gdyńska Drużyna Harcerzy. A jeszcze chwila, jak będziecie gotowi, tak podnieście rękę. OK, żeby było wszystko dobrze, się synchronizowało. Jak widać, musztra paradna dzisiaj u harcerzy. Również uwaga, kupę sprzętu. Mam nadzieję, że nie tylko sprzętu, ale również talentu. Więc zobaczymy, ile talentu dzisiaj przyniesie na pokazie 14. Gdyńska Drużyna Harcerzy. Jak podniesiecie rękę, to zaczynamy. Widać, że są chłopacy wyćwiczeni, boją, robią te dwie punktki. Brawa, brawa. Słuchajcie, zanim przejdziemy do spotkania jury, podsumujemy ten turniej, chcielibyśmy poznać wasze zdanie, więc po kolei przedstawiamy jeszcze raz cztery drużyny. Pierwsza, która prezentowała się dzisiaj, to...
Akurat ja pamięć mam najgorszą, ale mam nadzieję, że drużyna się zaraz przypomni, bo to była 91. i uwaga! Czy oni mają wygrać? Czy oni mają wygrać? Dziękujemy. Druga drużyna, która prezentowała dziś swoje umiejętności w lustrze paradnej, to 7. I proszę bardzo, czy oni mają wygrać? Trzecia drużyna, która stanęła dzisiaj w szranki, jest tutaj naszym jednym z tych jokerów, którzy wielokrotnie udowodnili, że doskonale radzą sobie z lustrem paradnym, to 35. Gdańska Drużyna Harcerzy! Mają wygrać! I ostatnia drużyna, która zaprezentowała dzisiaj swoje wrzęki i jest to jedyna drużyna z Gdyni, to... Tornastka! Już wiemy, jak rozkładają się głosy w publiczności, więc za chwilę przystąpimy do oceny. Słuchajcie, czy jest tutaj Przemek Lotarski? Pokaż się, Przemo, jesteś gdzieś tutaj? Przemo. Latarski Przemek, przepraszam, Rodę i w ogóle, ale inaczej go nie wywołam. Latara! Idzie do nas. Zapraszam, czy jesteś gotowy? Karolina, czy ty masz te niebieskie teczki gdzieś ze sobą? Dobrze, zapraszam w takim razie Przemka Latarskiego i będziemy odczytywać wyniki dzisiejszej przedpołudniowej gry. Oczywiście, jak widać, nie ma już dzisiaj wyników na klasycznych, wydrukowanych lub zapisanych kartkach A4 w kratkę, wyrywanych z zeszytu. Dzisiaj do tego, żeby odczytać wyniki na grze harcerskiej, potrzebny jest co? iPad! Bez reklamy oczywiście. Namiot, czteroosobowy namiot, który będzie mógł wykorzystywać podczas akcji wrestling. Te namioty, lista drużyn, które są wygrane, będzie publikowana na stronie wydarzenia, na naszym profilu facebookowym, na stronie internetowej. A teraz słuchajcie, więc tak, pierwsze, czyli 10. miejsce w rywalizacji patroli zajął patrol Orinoco z 40. bliskiej drużyny Harcerzy Rzeka.